Dzień dobry Państwu, 31 października 2024. Witamy się z kuchni, jest 8:30. Majenki dzisiaj w sukienkach. No i co, robimy śniadanie i lecimy. Dzisiaj kidosy jadą pierwsze do szkoły, jak nigdy właściwie, na 8, a Matylda idzie na godzinę później, naszą lekcję ma wyłaną. Tak? Nie, no ja muszę być w szkole na 8:55. No czyli... Ja prawie na 9. Nie wiem, prawdopodobnie przyjadę do domu na kawę. O 9 mam odstawić samochód do serwisu na jakąś wymianę oleju, więc... Więc po drodze pewnie Matylda się też wyrzuci koło 9. No, tyle. Robię śniadanko. No to tak. Dzieciaki się rozeszły, Matylda już poszła. Mam włosy. Żeby mieć świeże. Zdążyłam zrobić drugą kawę. Czekam na Pawła. Dojadłam kanapki po śniadaniu, po dzieciach oczywiście, standard. No co, zaraz się suszę. I już niebawem wychodzimy. Odstawimy auto i lecimy dzisiaj do Radomia zrobić jakieś zakupy. W Solgrosie. Nie sądzę, żebyśmy robili jakieś wielkie zakupy. Ale mam ochotę na jakieś ryby, owoce morza, coś takiego. O co trudno tu w przysusze. No, więc pojedziemy, zobaczymy, co tam mamy. No, Paweł sobie pewnie będzie tam jakieś wody kupował, jakieś takie inne rzeczy, których tutaj nie ma lub ciężej dostać. No, znaczy wody, no wiecie, jakieś takie bardziej wymyślne, typu borżomi albo inne takie. Idziesz, Pawciu, na tą kawę? No. Kawa czeka. Idziemy napić się trochę i lecimy dalej. Zmieniliśmy lokal. No. Ty to już jesteś z grubsza gotowy, nie? Ja to zakładam bluzę i wychodzimy. No, no to ja idę się suszyć już i 10 minut i możemy to wychodzić. To ty się susz, no ja tu zaraz jeszcze jedną rzecz muszę załatwić i... I czym jedziemy? No zostawiamy miniaka i co? Busem jedziemy czy BMW? No może busem, to raz, że ją przeruszasz, a dwa, że będzie miejsce, nie trzeba będzie się tam... W busie? No. Mówić wodę, jak kupimy, czy coś, to łatwiej może być. Może być mniej miejsca, no. No i nie będziesz się tam przejmował, wiesz. No to co, busem będziemy jechać? No czemu nie? Przejdziemy się busem. Dawno nie jeździliśmy busem. No i dobrze mu zrobił, no. Bo on w ogóle nie jeździ. Dobra, no to tak. Dobra. No a może taka trasa do Radomia to mu dobrze zrobi. No to tak. To od razu na dwa wyjedziemy, tak? Jak? Od razu na dwa wyjedziemy. No. Dobrze, zaraz idę się uczesać. Jest przemiło dzisiaj, słoneczko świeci, dzisiaj Klara ma iść na cmentarz, możliwe, że będą szli na cmentarz. Chyba, że tą Rawkę weźmiemy jeszcze, żeby jej, chociaż nie, ona była ostatnio w Jędrzejowie. No. To... A Rawka się robi, tak? Czy co? Nie, stoi tutaj. A to ja myślałam, że gdzieś w serwisie i tak mama się wczoraj pytała, ja mówię, że gdzieś nie widziałam jej, że nie wiem, chyba gdzieś postawiona. Tak? No. Aha. I mówię, że ten... No to czekaj, to przecież ja nie wiedziałem. Nie? Ja też tak nie skłamałam, ja myślałam, że ona jest gdzieś tam u Piotrka czy coś. A to ona jest już zrobiona? Czy dopiero będzie? Mama czekała, że to mini może, wiesz. Ja nie wiem, ty się dogadaj z mamą, bo ja... Ja się, wiesz, tak trochę jestem postronna w tej sprawie. No właśnie, też nie zadzwoniłam rano, czyli nie trzeba zawieść. Nie wiem, dobra. W każdym razie, dzisiaj mamy ostatni dzień szkoły. Jeszcze skończę sobie ten film. No. I już dzisiaj mamy wolne popołudnie. I dzisiaj mamy popołudnie bez basenu, chodzi w ogóle, jest czwartek, no. Także tak. Czekaj, popołudnie bez basenu. Normalnie w piątki mamy takie popołudnie, no ale dzisiaj jest czwartek. A, koniec tygodnia bez tak. basenu, tak. Tyle, że dzisiaj no trzeba by tam... Ale Władek ma te wszystkie, tak? Władek ma piłkę, no i ma boks. I trzeba z nimi ustalić jakiś plan, bo ja to jestem wstępnie zgrażona umówiona i to muszę jakoś wszystko, wiesz... Zrobimy. Dobrze, moi drodzy, tu kończymy, ale ja jeszcze nie kończę tego filmu chyba, tylko jeszcze do was wrócę za chwilę, a tu robimy stopa i pijemy dalej szybką kawę. Dobrze. No, to buziolki. Alright. No to dzień dobry raz jeszcze. Ja już siedzę w aucie, czekam na Pawła. Paweł coś tam jeszcze odpisuje chyba. Ale mi słońce świeci dziwacznie. No nic, w każdym razie jedziemy z góry do mnie. Zaraz tylko odstawimy auto, ale nie wiem. No chyba już jest pora. Odstawimy to auto. Pojedziemy zrobić te zakupy. Musimy wrócić na 14 czy tam 14:30 max. Ale to myślę, że nie będzie stanowiło jakiegoś dużego problemu w końcu. Jedziemy tylko do Solgrosa, no to jak sądzę, nie spędzimy tam więcej niż, no nie wiem, 2 godziny maks, nie? To chyba tak bez pośpiechu.
No i co? Obiad na dzisiaj mamy, bo jeszcze ten żurek z wczoraj. Także dzisiaj się o to nie martwię. No i popołudnie przed nami, zobaczymy jeszcze, co mi się wykluje. W każdym razie coś bym chciała sobie fajnego dzisiaj sobie, nam, fajnego na kolację zrobić. Ale to właśnie po to też między innymi jedziemy do Sagrosa, żeby coś fajnego kupić. Mamy ochotę, jak mówiłam wcześniej, na ryby, owoce morza. Może weźmiemy coś więcej, to sobie to po prostu zamrozimy. Zobaczymy. Postaramy się coś tam wam później nagrać już na miejscu. Tymczasem kończę i tutaj zamykam ten film i widzimy się już za chwilę w innych naszych filmach, odcinkach. No, narka.